Tutaj. Chodź do tatusia. Tutaj. No proszę, oby tak dalej. Tylko roczek, a już chodzisz jak zawodowiec. Twoja mama byłaby z ciebie dumna. Słuchaj, brzdącu, wiem, że nie lubisz, jak tatuś cię zostawia, ale musisz zostać tu na minutkę. Zostań tu, a tatuś pobiegnie do biura. Nic ci nie będzie, mały. Zaraz wracam. Mały odkrywca z ciebie, co? Cóż, sam jestem sobie winien, że próbowałem cię zamykać. Chodź tu, chcę ci coś pokazać. Widzisz to? To ulubiony cytat twojej matki. To z Biblii. Biłeś dzieciaka. Wszystkiego najlepszego. Możesz to uwierzyć? On tak szybko rośnie. Wszystkiego najlepszego, kolego. Nie wierzę, że masz już 10 lat. Jestem z ciebie taki dumny. Gdyby tylko twoja mama... Nie muszę ci chyba przypominać, jaki to wyjątkowy dzień, prawda? U nas w krypcie 101 wszyscy po ukończeniu 10 lat podejmują się pierwszych obowiązków mieszkańca krypty. Proszę bardzo. Jako nadzorca niniejszym wręczam ci twojego własnego Pip-Boya 3000. Przyzwyczaj się do niego. Jutro otrzymasz pierwsze poważne zadanie. Baw się dobrze. 10 lat kończy się tylko raz. Wszystkiego najlepszego! Ale cię zaskoczyliśmy, co? Twój tata bał się, że nas przejrzysz. Ale powiedziałam, żeby się nie martwił. Tak łatwo cię zmylić. Nie ma za co, ale szczerze, to większość zrobił twój tata. Ja tylko pomagałam zrobić dekoracje i parę innych rzeczy. Założę się, że nie zgadniesz, co mam dla ciebie na urodziny. No, zgaduj. Fuj! Nie wiedziałam, że w ogóle lubisz dziewczyny. Wiesz, o co mi chodzi, więc bez docinków na mój temat. Może lepiej dam to komuś innemu. Komuś, kto lubi grognaka barbarzyńce bardziej od wrednej Christine. Pytanie, czy wiesz, jak ich rozróżnić? Niezła imprezka. No, no, masz Pip-Boya. Co powiesz na pewną niespodziankę? Nadzorca dał ci twojego Pip-Boya i jesteś już w odpowiednim wieku, żeby trochę popracować. Uznałem więc, że czas również i na to. Twoja własna wiatrówka jest trochę stara, ale powinna działać idealnie. Jonas ją tu znalazł. Była w dość kiepskim stanie. Znalezienie części potrzebnych, aby działała, zajęło nam dobre 3 miesiące. Wiesz, jak ciężko znaleźć taką małą sprężynę? Dobrze, że Butch zgubił swojego sprężynowca. Więc co o tym myślisz? Chcesz ją wypróbować? Oczywiście, że nie możemy. Chyba, że chcemy, żeby nadzorca zaczął walić w nasze drzwi. Jonas i ja znaleźliśmy jednak miejsce. Chodź!
Co o tym myślisz? Możesz tu przychodzić, żeby sobie postrzelać, kiedy tylko chcesz. Nie dałbym rady bez pomocy Jonasa, więc pamiętaj, żeby mu podziękować. Wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Hej, nie co dzień ma się 10 urodziny, a teraz leć postrzelaj do... Uwaga, Tora Drakan. Myślisz, że załatwisz go ze swojej wieczówki? Po prostu wyceluj i strzel. Będzie dobrze. Znowu zamknął się w swojej kwaterze i masz rozkaz wyciągnąć go stamtąd. Jak to zrobisz? Pytanie siódme. O nie! Zostałeś wystawiony na działanie promieniowania i z brzucha wyrosła ci zmutowana ręka. Jak należy postąpić? Pytanie ósme. Inny mieszkaniec krypty 101 jest w posiadaniu pierwszego numeru komiksu o Grognaku Barbarzyńcy. Chcesz go dostać. Jaki jest najlepszy sposób, aby go zdobyć? Czy wiesz, że z powodu promieniowania i zagrożenia ze strony mutantów teren Stanów Zjednoczonych nie będzie zdatny do zamieszkania przez jeszcze co najmniej 3 stulecia? Pytanie dziewiąte. Postanawiasz zrobić kawał swojemu ojcu. Wchodzisz do jego prywatnej ubikacji, gdy nikt nie patrzy i... Pytanie dziesiąte. Kto jest niezaprzeczalnie najważniejszą osobą w krypcie 101? Tym, kto chroni nas przed srogą, atomową pustynią i komu zawdzięczamy wszystko, co mamy, w tym nasze życia. Odłóżcie ołówki i tyle. Oto niesławna koza. Ciebie wszyscy szukają, co? To nie moja sprawa. Twój tata zawsze o nas dbał. Otwiera drzwi krypty! Prowadź cię na wzorce! Musimy otworzyć te drzwi! O mój... Udało ci się otworzyć właz! Mój Boże, prawie nie wierzyłam, że to możliwe! Nie, nie byłam ci potrzebna.